Kolejny przykład to też plener, ale też można powiedzieć pejzaż. Natomiast z tego co widzę i z tego co mogę wyczytać w nazwie pliku, autor skupił się na tych tutaj zaroślach na pierwszym planie, na tych pałeczkach i one rzeczywiście są najostrzejsze z tego całego zdjęcia. Natomiast to wszystko co się dzieje gdzieś tam w tle, nawet tutaj po środku tego jeziorka czy jakiegoś takiego akwenu wodnego, coś tam wyrasta, ale też już jest nie bardzo ostre. Fajnie, że to się wszystko odbija w tej wodzie, fajnie, że tutaj jest niebieskie niebo i że te budynki sobie gdzieś tam stoją, ale to jest wszystko nieostre, bo jest po prostu gdzieś dalej schowane w tej głębi. Na pierwszym planie mamy pałeczki, ale to wszystko, co się dzieje dalej, myślę, że też warto by było w tej ostrości ująć. No bo tak naprawdę moglibyśmy ograniczyć te zdjęcie tutaj do tego przodu, niekoniecznie ujawniając, co tam jest dalej, to by nas tak naprawdę nie interesowało. I też by był temat zachowany, prawda? Mamy to, co najostrzejsze tutaj złapane, a wszystko, co się dzieje dalej, nieważne. Natomiast myślę, że tutaj akurat dużo, dużo robią te zabudowania i ta woda i tutaj jakieś roślinki jeszcze, także to myślę, że dobrze by było wszystko, żeby się zmieściło w tej głębi ostrości, czyli po prostu trzeba by było zmniejszyć dziurkę tutaj przysłony, nie 4, a więcej, 5, 6 i w górę może nawet 16, tak żeby złapać to wszystko. Światło jest mocne, także tutaj myślę, że nie byłoby problemu z tym. Bo sama kompozycja jest całkiem niezła. Zobaczcie, że te pałeczki gdzieś tutaj sobie w rogu przycupnęły, że tak powiem. Przez środek też nam się coś dzieje i ten budynek jest poprzekątny. Ma taką białą fasadę, także dobrze się też wyróżnia, dobrze się odcina tutaj wśród tej zieleni. Błękit nieba jest, także wszystko co potrzeba. Tutaj ewentualnie tylko właśnie o tą głębię chodzi. Przy takich pejzażowych zdjęciach zwykle robi się dużą głębię ostrości.